Miłość i Nadzieja, odcinek 40. Gonul nakazuje Bulentowi, aby wyznał Cajneb, że jest jej ojcem. Bulent, nie możesz dłużej zwlekać. Moja córka zasługuje na prawdę. Ona nie jest już dzieckiem, które można trzymać w niewiedzy. Zasługuje na to, żeby wiedzieć, kim naprawdę jest, mówi Gonul, głosem pełnym determinacji. Rozmowa staje się coraz bardziej napięta, gdy Gonul naciska na Bulenta. To twoja odpowiedzialność. Ona nie może żyć dłużej w kłamstwie, Bulent. Czas ucieka, a Cajneb potrzebuje tej prawdy. Bulent czuje, jak ciężar tajemnicy staje się coraz trudniejszy do utrzymania. Strach przed konsekwencjami tej decyzji go paraliżuje, ale Gonul nie daje mu wyboru. Daję ci czas do jutrzejszego wieczoru. Cajneb musi wiedzieć, że jesteś jej ojcem, naciska Gonul, zanim odkłada słuchawkę, pozostawiając Bulenta w głębokim zamyśleniu. Ferej wraca do domu i w salonie zastaje swoją córkę oraz wyraźnie wzburzoną Belkis. Zaniepokojona pyta przyjaciółkę, co się stało. Widziano Cajneb, twoją sierotę, jak przytulała się do chłopaka, odpowiada mama Egego, z wyraźnym tonem pogardy. Jej słowa wybrzmiewają jak wyrok, a atmosfera w salonie staje się coraz bardziej napięta. Co? Jak to możliwe? Pyta Ferej, zszokowana, próbując zrozumieć, co takiego mogło się wydarzyć. Z kim? Kierowca ją zauważył. Nie wiem, kim był ten chłopak, ale widziano ją w kompromitującej sytuacji. Kochana, nie bądź zdziwiona. Niemoralni ludzie są wszędzie, a ta dziewczyna, odkąd tylko pojawiła się w tym domu, przynosi same problemy. To jasne, że jest zdemoralizowana, mówi Belkis, jej głos ocieka jadem, Ferej robi zdumioną minę, ale zanim zdąży cokolwiek odpowiedzieć, Belkis kontynuuje, powiedziałam sobie, że rozwiążemy to między sobą, bez angażowania mężczyzn. Mówiąc wprost, ta dziewczyna to zepsuty bachor. To całe gadanie o jej piątym miejscu w kraju to bzdura. Przyszła tu, żeby zabawiać się z chłopakami. W tym momencie drzwi wejściowe się otwierają, a Cajneb wchodzi do domu. Belkis rzuca jej wrogie spojrzenie i gwałtownie wychodzi, niemal potrącając ją w korytarzu. Cajneb, nieświadoma sytuacji, patrzy za nią z zaskoczeniem. Czy coś się stało? Pyta zdziwiona Cajneb, widząc dziwne zachowanie Belkis. Pani Belkis wyszła tak nagle, chodź tutaj, musimy porozmawiać, rozkazuje Ferej, jej głos pełen surowości. Cajneb siada, zdezorientowana, nie rozumiejąc, o co chodzi. Czy to, co powiedziała Belkis, jest prawdą? Spotykasz się z kimś, Ferej pyta, jej ton staje się coraz bardziej oskarżycielski. Cajneb próbuje wyjaśnić, naprawdę nie rozumiem. To typowe, kiedy nie wiesz, co powiedzieć, mówisz, że nie rozumiesz, odpowiada Ferej, nie dając jej szansy na obronę. Jej ton jest zimny i wyraźnie oskarżycielski, co sprawia, że Cajneb czuje się coraz bardziej osaczona. Z
Zamknij się i mnie posłuchaj. Wszyscy obserwują naszą rodzinę i ten dom. Nie wiem, jak żyłaś w Edremit, jakie relacje miałaś z ludźmi, ale w tym domu obowiązują moje zasady, dodaje Ferrej, jasno dając do zrozumienia, że nie będzie tolerować jakiegokolwiek odstępstwa od norm, które ustaliła. Jak możesz publicznie obściskiwać się z chłopcami? Zapomniałaś, jaki jest twój cel, Zainab? A może wcale nie chodzi ci o ukończenie studiów prawniczych i zostanie prawnikiem? Może twoim prawdziwym celem jest poślubienie bogatego mężczyzny i wspięcie się po drabinie społecznej? Każde słowo Ferrej wbija się niczym nóż w serce Zainab, która stara się zrozumieć, co poszło nie tak. Nie ma czegoś takiego, mówi Zainab, próbując bronić się przed niesprawiedliwymi oskarżeniami. Twierdzisz więc, że moja przyjaciółka, którą znam od lat, mnie okłamuje? Nagle zaczęła cię oczerniać? Zainab, starając się znaleźć wyjście z tej sytuacji, mówi, czy to niemożliwe, że pomyliła mnie z kimś innym? Jednak Ferrej nie daje za wygraną. Jej odpowiedź jest zdecydowana, nie ma takiej możliwości. Belkis nie kłamie, jestem naprawdę zdenerwowana. Od teraz zastanów się dwa razy, zanim zrobisz cokolwiek poza domem. Musisz pamiętać o dwóch rzeczach, po pierwsze, o honorze Bulenta, po drugie, o mojej reputacji. Zrozumiałaś? Zainab, choć próbuje coś powiedzieć, zostaje natychmiast uciszona, tak, ale... Powiedziałam, żebyś mnie słuchała. Twoja matka najwyraźniej niczego cię nie nauczyła, ale ja cię nauczę. Jeśli stracisz moralność, konsekwencje będą poważne. Tym razem nie powiem nic Bulentowi, bo ufam, że nie popełnisz tego błędu ponownie. Suad zapewnia Yildiz, że rozprawi się z kursatem. Suad i Yildiz opierają się o maskę samochodu. Kobieta jest zdruzgotana po tym, jak kursat po raz kolejny brutalnie się z nią zabawił, okradł i rozdzielił z ukochanym synem. To prawdziwy łotr, brzmi ojciec Handan, rozmasowując obolały nadgarstek. Nie ujdzie mu to na sucho. Yildiz, która przeżyła kolejne brutalne uderzenie losu, odpowiada, słuchajcie, kursat jest nieprzewidywalny. To nic nie da, zobaczyłam mojego syna, to mi wystarczy. Jej głos pełen jest bólu i rezygnacji. Yildiz, pomimo cierpienia, które ją dotknęło, wydaje się gotowa zrezygnować z dalszej walki, aby ocalić resztki tego, co jej pozostało. Jednak Suad nie zamierza odpuścić, pokaże mu. Zabije go, przekona się, co to znaczy doprowadzić cię do płaczu, oddzielić dziecko od matki. Słowa te są pełne gniewu i determinacji, Suad nie może znieść myśli, że ktoś tak okrutny jak kursat zniszczył życie Yildiz. Dlaczego tak wskoczyłeś pod samochód? Pyta Yildiz, patrząc na Suada z troską. Bałam się, że tobie też coś się stanie. Suad odpowiada z determinacją, nie jesteś już sama.
Raz popełniłem ten błąd, nigdy więcej cię nie opuszczę. Arda i Ege kłócą się o Zajneb. Akcja przenosi się na wybrzeże, gdzie Arda i Ege stoją naprzeciwko siebie, w atmosferze pełnej napięcia. Obaj chłopcy wiedzą, że chodzi o coś więcej niż tylko nieporozumienie. Czy mówimy o tej samej osobie? Pyta zdezorientowany Arda, jego głos drży z emocji. Zakochaliśmy się w tej samej dziewczynie? Ege, wyraźnie zirytowany, przerywa mu, nie wyjaśniaj mi nic. Ege, pełen gniewu i poczucia zdrady, nie chce słuchać żadnych wyjaśnień. Bracie, przyszedłem do ciebie i powiedziałem dokładnie, co czuję do tej dziewczyny. A ty co zrobiłeś? Ukrywałeś to przede mną tygodniami. Nawet nie powiedziałeś mi, jak ma na imię. Skąd miałem wiedzieć, że jesteś w niej zakochany? Arda próbuje zrozumieć, dlaczego Ege nie powiedział mu prawdy. Ege, z frustracją narastającą w jego głosie, wybucha, chciałeś przedstawić mi dziewczynę, w której się zakochałem. Czy to możliwe, żeby to był tylko przypadek? Meli, szepcze Arda przez zaciśnięte zęby, uświadamiając sobie, że padł ofiarą intrygi Meli, przebiegłej dziewczyny, która zaaranżowała ten dramat. W tym momencie wszystko staje się dla niego jasne, ale nie dla Egego, który kontynuuje, słuchaj, ona nie jest jak te dziewczyny, z którymi bawisz się, skacząc z kwiatka na kwiatek, rozumiesz? Nie mówiłem ci, że tym razem jest inaczej? Skąd miałem wiedzieć, że się w niej zakochałeś? Odpowiada Arda, starając się usprawiedliwić swoje działania, ale jego słowa są już bez znaczenia dla Egego. Jeśli nie wiedziałeś, teraz już wiesz, rzuca Ege z chłodnym tonem, jego słowa są pełne żalu i gniewu. Trzymaj się od niej z daleka. Arda, choć czuje się niesprawiedliwie oskarżany, nie może powstrzymać gniewu, powiedziałeś mi wiele nieprzyjemnych rzeczy, jakbym był winny. Dlaczego tak długo nie przedstawiłeś mnie Zajneb? Może dlatego, że cię odrzuciła? Powiedziała, że ma kogoś innego? Te słowa są niczym ostateczny cios dla Egego, który, nie mogąc znieść dalszej rozmowy, odpowiada, nie mamy o czym rozmawiać. Zapomnisz ten dzień, tę chwilę. Zapomnisz o Zajneb. Ege odwraca się plecami do Ardy, jego twarz wyraża mieszankę gniewu i smutku. To koniec rozmowy, a może nawet koniec przyjaźni, której nic nie zdoła uratować, ku zejrani uczucia Elif. Następna scena przenosi nas do eleganckiej restauracji, gdzie Kuzej, w obecności Elif, rezerwuje całe miejsce tylko dla siebie i Handan. To gest, który miał być romantyczny, ale jest pełen chłodu, który ma na celu jedno, zranić Elif. Kuzej wręcza swojej narzeczonej wyjątkowy naszyjnik, a wszystko to odbywa się na oczach Elif, która czuje, jak serce jej pęka. Kuzej wie, że to, co robi, jest bolesne, ale w jego sercu kryje się przekonanie, że tak będzie lepiej dla Elif. Po uroczystej kolacji Kuzej wychodzi za Elif na zewnątrz, gdzie widzi, jak jej twarz pełna jest bólu.
Płakałaś? Pyta. Jego głos nie zdradza żadnych emocji. Dlaczego mi to robisz? Pyta Elif. Jej głos drży, pełen bólu i rozczarowania. Kuzej, starając się trzymać na dystans, odpowiada chłodno, żebyś już więcej nie cierpiała. Żebyś wymazała mnie ze swojego serca i umysłu, zapomniała i zobaczyła prawdę. Kuzej wie, że jego słowa są jak nóż w serce Elif, ale nie zatrzymuje się. Chcę stłumić ogień, który płonie w twojej duszy dla mnie. Ugasić go, jeśli jeszcze istnieje. Jego ton jest chłodny i zdystansowany, a każde słowo wypowiedziane w taki sposób, że Elif ma poczucie, iż traci go na zawsze. Tylko ty będziesz cierpieć w tej historii, Elif, dodaje po chwili. Nigdy się nie zakochałem i nie zamierzam. Miłość to forma niewoli, a ja nie pozwolę się zniewolić. Ty też nie powinnaś. Teraz muszę wrócić do Handan. Kuzej odchodzi, ale zanim zrobi kolejny krok, zatrzymuje się i przez chwilę patrzy na Elif. W jego oczach widać wewnętrzny konflikt, ale ostatecznie nie podejmuje żadnych działań. Jego serce walczy z rozumem, a mimo że chce ugasić ogień w duszy Elif, to płomienie w jego własnym sercu zaczynają płonąć coraz mocniej. Zajneb odbiera telefon od mamy, Zajneb, zamknięta w swoim pokoju, płacze, wtulając twarz w poduszkę. Słowa Ferej głęboko ją zraniły, a niesprawiedliwe oskarżenia tylko pogłębiają jej ból. Nagle jej telefon zaczyna dzwonić. Widząc na ekranie nieznany numer, Zajneb od razu domyśla się, kto to. Odbiera połączenie i zapłakanym głosem mówi, mamo, wiem, że to ty. Potrzebuję cię teraz jak nigdy wcześniej, ale ciebie nie ma. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Mam nadzieję, że to wszystko było tego warte. Zajneb nie może powstrzymać łez i wybucha płaczem, kończąc rozmowę. Słowa te są pełne goryczy, wyrażają jej żal i poczucie opuszczenia. Choć Zajneb pragnie bliskości matki, czuje, że jest pozostawiona sama sobie, Gonul nalega, aby Bulent powiedział Zajneb prawdę. Bulent odbiera telefon od Gonul, a w jego głosie słychać ciężar emocji. Mam do ciebie prośbę, zaczyna Gonul, jej głos pełen troski. Moja córka jest bardzo nieszczęśliwa, jej głos nie brzmiał dobrze. Fusun napisała do niej list, ale myślę, że nie dotarł do rąk Zajneb. Moja córka jest w czyśćcu, Bulencie, i tylko ty możesz ją stamtąd uratować. Słowa te są jak ostateczne wezwanie do działania. Gonul wie, że Zajneb nie wytrzyma dłużej w nieświadomości. Nadszedł czas, już czas, żeby moja córka dowiedziała się, kim jest jej ojciec. Zajneb nie jest sierotą, ale żyje w domu swojego ojca jak obca. Przed chwilą do niej zadzwoniłam i wyglądała na zdruzgotaną. Co ona tam przeżywa, Bulencie? Nie masz prawa zostawiać mojej córki w tych wzburzonych wodach, kontynuuje Gonul, jej głos drży z emocji.
Daję ci czas do jutrzejszego wieczoru. Moja córka musi się dowiedzieć, że jesteś jej ojcem. Gonul odkłada słuchawkę, nie dając Bulentowi szansy na sprzeciw. W tym momencie Bulent czuje, że nie ma już odwrotu. Sytuacja staje się nie do zniesienia, a czas na wyjawienie prawdy zbliża się nieubłaganie.